Teokrację to prawdziwa maszynka do podbojów. Change my mind. Dzisiejsze hasło konkursowe to Rudolf Czerwononosy. Polecam też sprawdzić przypięte wiadomości w poprzednimi odcinkami. Rok 1675, a my, no trochę tutaj podbiłem w międzyczasie. Oglądałem fajny serial kryminalny, no i tak jakoś się zdarzyło samo. Mamy 3848 deva na ten moment czasu, nasz force limit wynosi 606 tysięcy i oczywiście zapomniałem totalnie o Francji, więc możliwe, że dzisiaj to nadrobimy. Mamy też już technologię 22, nie wiem czy wspominałem w poprzednim odcinku, ale zdecydowałem się brać religijne idee, dostajemy dodatkowego misjonarza oraz misjonary strength i w zasadzie to tylko po to. Początek zaczniemy sobie od wojny z Hiszpanią, którą mam nadzieję wygra mi sama Austria, bo jak widzicie ja w ogóle tutaj wojsk w okolicy nie mam. Fokus mam już totalnie na idee administracyjne, za chwilę też będę tutaj robił piątkowego doradcę. No bardzo dużo tych punktów będę teraz potrzebował co podbój, naprawdę, bo będziemy zjadali kraje dosłownie na raz. Tutaj miałem jeden zgrzyt z Jemenem, który no, toczył wojnę z Wursongoli, no i niestety był troszeczkę za duży. No, a teraz go zjemy na jedną wojnę. Dodatkowo odpalimy jeszcze tutaj sobie dodatkowe polityki i myślę, że też niezłym pomysłem jest odpalenie dodatkowej diplomatic relation tutaj sobie. Będziemy po prostu wypuszczali podbitych wasali co jakiś czas, ewentualnie będziemy podbijali sami. Na pewno bardzo mi teraz zależy na wprowadzeniu jak najszybciej 23 technologii dyplomatycznej, dlatego będziemy musieli stakować te punkty za wszelką cenę jak najszybciej, żeby ją wprowadzić nawet ahead of time, no bo wtedy takie kraje na przykład jak Malwa, która ma 140 punktów warscora, albo Delhi 118, będziemy w stanie zjeść na jedną wojnę i potem wypuścić jako naszego wasala, który w międzyczasie coś sobie tam ponawraca przez 10 lat, a potem go integrujemy po prostu. Jemen atakujemy na Holy War Cassius Belli. Tutaj w zasadzie nie musimy się liczyć z tym krajem, ani z jego sojusznikami, no bo będą dość łatwi do wyjęcia i zakończenia szybkiego. Mamy też już kolejny budynek do Gaveringu, który no niestety musimy, ale to musimy zbudować, zwłaszcza na tych naszych terytoriach tutaj, gdzie mamy bardzo wysokiego dewa. Kiedy ja te pieniądze zacznę robić? Chyba nigdy. Po prostu wszędzie to trzeba postawić. I w wypadku Trade Company również ten budynek będziemy musieli postawić, bo jeżeli dobrze pamiętam, Trade Company dostają plus 25 punktów do Gaveringu, co powoduje, że jeszcze no, troszeczkę nam tu brakuje. Nie opyla się budować za to tutaj manufaktury, ponieważ jest ona realnie dość droga. State House'u. O, to ma na myśli mówiąc manufaktura, bo jest w tej zakładce i to jest trochę mylące tutaj tak swoją drogą, bo to jest manufaktura, a to już nie jest manufaktura. wiem. Tutaj mamy, zobaczcie, łącznie 300 golda do wybudowania, tutaj 400, więc jak najbardziej opłaca się wybudować tylko te dwa budynki w Trade Company i żadnego więcej. I w zasadzie w Trade Company ja buduję tylko i wyłącznie dwa budynki. Town Hall? Oraz zwykłą manufakturę do local good produced zwiększone. Nie buduje workshopów, nie opłaca się to. Czasem buduje do manpowera, ale tylko i wyłącznie w prowincjach, które go dają dość sporo. Bo jak widzicie tutaj manpower jest zazwyczaj dość mocno zredukowany, ale to czasem nie buduje do force limitu, bo jak widzicie również jest dość mocno zredukowany, jak i do taksów, bo no, realnie tutaj nie istnieją. Dlatego, że trade company obecnie mają 90 punktów autonomii, a na production efficiency wpływają tylko i wyłącznie w połowie, więc jeszcze tutaj na good produce w ogóle to nie wpływa autonomia, więc jeszcze widzicie tutaj połowicznie się to opłaca. Tym bardziej, że macie takie budynki, te ulepszenia Trade Company, które tutaj są, Boże, gdzie one były, zawsze nigdy nie pamiętam, gdzie są te zakładki, wszystko robię tak totalnie odruchowo, tyle godzin jeszcze się nie nauczyłem. O, tutaj chyba to, tak, local good produce i local production efficiency plus 50%. Możecie jeszcze czasem postawić ten budynek, ale moim zdaniem obecnie się nie opłaca, a z tych za tysiaka stawiam przeważnie tylko i wyłącznie ten Papal Township, tak, bo mamy trade value modifier plus 10% zwiększone i jest to dość mocno opłacalne im dalej w las. Z tego co wiem, jeszcze sporo osób, jeżeli idzie z buildem pod autonomię, stawia ten budynek zamiast tego Papal Township, stawiany jest Governor General Mansion,
który zmniejsza autonomię o dodatkowe 5% i jest nawet dość fajne. Ale to tylko i wyłącznie jakbym szedł pod autonomię, gdzie jest to opłacalne chyba dla jednego państwa na świecie. W międzyczasie zdobędziemy tutaj Bretanię na Reconquestie, plus zajmiemy te pozostałe prowincje, żeby już tutaj Francja była w miarę kompletna. Wojnę z Jemenem kończymy następująco, totalnie go zjadając, zabierając mu wszystkiego pieniądze, jakie ma, chociaż nie wiem czemu jak klikam, to nie dostaję tego z odpowiednim guzikiem, no trudno. Wszystkie pieniądze bierzemy od niego oraz za chwilę będziemy atakowali od razu Warsangali, więc tutaj nie będziemy korowali wszystkiego w tym regionie, ponieważ no pójdziemy od razu na wojnę też z tym krajem. Skorujemy tylko tutaj te prowincje, ponieważ Warsangali no, ma tutaj sporo korów, jak widzicie. Z tych, które przed chwilą zdobyliśmy. Trochę punktów administracyjnych mi zostało, więc rozwiniemy dalej religijne. I myślę, że rozwinę je do tego poziomu, bo raczej nareszcie mi totalnie nie zależy. No może jeszcze tolerancja prawdziwej wiary, bo to pozwoli, żeby nam brać jeszcze więcej prowincji. Tuż mógł się spodziewać, że kolejna krucjata będzie na ten kraj. No i w zasadzie ten kraj przestanie istnieć, bo jak widzicie jest poniżej 100%. I lecimy z kolejną wojną oraz naszym totalnie nierozstającym się z nami kwadracikiem nieszczęść za overextensję. Zanim zacznę cokolwiek budować w sensu stricte manufaktury i tak dalej, to najpierw robię te ulepszenia tutaj, jak widzicie, Broker Exchange, które zwiększają wartość handlu. Bo z trade goodsów zwiększa się wartość handlu po prostu. I jednak jest to 400 golda na zazwyczaj kilka prowincji, więc moim zdaniem jest to jak najbardziej opłacalne do zrobienia w pierwszej kolejności. Udało nam się zdobyć przyczółek wreszcie w Anglii i Irlandii. Trochę dodatkowych prowincji dla Francji. Bardzo mało znowu od Hiszpanii, serio, tylko 3 prowincje. No ale Hiszpania teraz ładnie tutaj pocięta jest. Warsangali przestaje istnieć i Warsangali istnieje ponownie. No oczywiście musimy tak potężnego wasala od razu nawrócić na naszą jedyną słuszną wiarę. Aha, tylko że widzę, że będziemy mieli z tym lekko problemów. No ale spokojnie, nadrobimy to, Stefan, nadrobimy to. Tylko trzeba gdzieś tutaj zboostować mu te prowincje, żeby był akceptowalny. A potem z czasem sobie to spadnie oczywiście. Zmiana na naszą religię. No i będziemy mogli teraz to wszystko nawracać. Może najpierw się zajmiemy jego prowincjami, bo będzie to bardzo szybkie, bo to są kopci. Tak jak mówiłem, bierzemy ahead of time technologię dyplomatyczną i w zasadzie od tego momentu też zaczynam proces anektowania Bizancjum od razu. Następnie weźmiemy się za Aragonię, a Francja nam myślę, że zostanie rzeczywiście aż do końca rozgrywki. Jako, że mam już imperializm Cassius Belli, startuję od razu Złotą Erę. Będziemy teraz bardzo szybko, bardzo dużo podbijać. W zasadzie zaraz po zakończeniu pierwszej wojny, którą tu zrobimy sobie, biorę tą misję Administrative Efficiency plus 5% jeszcze dodatkowo. Jest to też bardzo mocne dla nas. Pierwszym krajem, który atakuje jest Baluchistan, ponieważ on stanowi takie wrota do Indii. No niestety to jest duża wojna, więc będę musiał kilka tutaj krajów wywhitepeace'ować w międzyczasie, ale nie powinno być z tym problemu. Szybki Carpet Siege oraz totalny whitepeace, ponieważ chcemy tutaj za 5 lat zjadać Temura. Na eneba.com wciąż trwa świąteczna wyprzedaż z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Od Delhi bierzemy pieniądze, ponieważ tutaj mi zależy, żeby był 7-letni trus. Baluchistan zjadamy cały i w zasadzie od razu też wojnę Malwie wypowiemy. Zobaczcie w ile, w niecałe 5 lat cały kraj nawrócony. Lecimy teraz wojnę z Malwą oraz Kilwą. Nie pomyliły mi się kolorki, naprawdę mamy wojnę z Kilwą, zobaczcie. Serio, podbili o jedną prowincję za dużo, co to ma być w ogóle? Dobra, od Malwy bierzemy te prowincje, myślę, że nam to wystarczy. Będziemy mieli też dostęp do Vijayanagaru, więc będziemy mogli go zacząć już też bić za jakiś czas. Chociaż czekajcie, w sumie to nie potrzebuje takiego dostępu do Vijayanagaru od razu. Więc weźmiemy tylko tyle, za 6 lat będziemy mogli od nowa bić Malwę i wtedy zrobimy ją naszym wasalem. Trudno, koruję te prowincje, troszeczkę będę stratny. A my się bierzmy za Temura, bo zaraz nam schodzi trus. No i mamy to taką piękną Kilwę. Tutaj bezpośrednio na wasala wezmę, ponieważ musiałbym ten głupi fort zdobywać, więc trudno. Bierzemy ją bezpośrednio na wasala. Zostanie nam, co prawda będzie też dość nielojalny, no ale poprawimy sobie relacje i powinno być gites. A dzięki temu mamy już dość całe tutaj wybrzeże zdobyte dla nas. Jednocześnie będziemy mogli tutaj od Hiszpanii zdobyć te terytoria za jakiś czas. Jak uzbieramy teraz troszeczkę punktów, to zacznę integrować Aragorn i może Tlemcen naraz, bo w sumie też wreszcie na to czas mamy. Naszą flotę tutaj przesuwam, bo raczej będzie nam teraz tutaj bardziej potrzebna zarówno wojenna, jak i transportowa w tym regionie.
A więc ją tutaj zostawimy. Czemu ten kanał Suezki tak późno można budować? Zjadamy resztę tych małych krajów tutaj na tym wybrzeżu Afryki. Skończył nam się trus z Tymurem. Od razu go atakujemy, nawet bez większego zastanowienia, bez większego planowania. I w sumie widzę, że tutaj też jego sojuszników możemy zaatakować, ale ich wyjmiemy na White Peace'ie. Po prostu. Ej, czemu nie mają takie fortece? Och... Trafił nam się nie za dobry kolejny papież, więc zróbmy sobie przynajmniej ten jeden raz Battle Pope'a. 5-2-2, taki trochę mech. No i odkryliśmy resztę prawie całej Azji. I co się tu stało? Pierwszy raz widzę takich potężnych Khmerów. Szkoda, że nie będą na jedną wojnę. Bierzemy oczywiście technologię 23 administracyjną. Jest ona super ważna, ponieważ daje nam 10% administrative efficiency. Administrative efficiency wpływa na takie dwa ważne modyfikatory, jak koszt prowincji zarówno w czasie korowania, jak w kosztach punktów administracyjnych, jak i za punkty war score'owe. Wpływa na trzy bardzo ważne elementy do podpływu i wpływa nam administrative efficiency. No i należy je po prostu brać jak tylko można. Kolejny poziom administrative efficiency i ostatni dostajemy chyba na 27 poziomie technologii, więc do tego momentu możemy nawet troszeczkę, tak, dobrze, 27, zacofać się, żeby potem dużym zmniejszonym kosztem mieć tańszą technologię. Nie uwierzycie, jaki kraj mogę wziąć na wasala? Mógłbym zjeść tego Tymura, tylko bym potrzebował do tego 1160 punktów administracyjnych i chyba sobie to na razie daruję. Zjedzenie całego Tymura, ale zjemy tak, żeby mieć te 500-600 punktów tutaj na spokojnie. Myślę, że może ten kawałek tutaj zostawimy, bo w sumie, albo wiem, jak do tego podejdę. Zostawię tylko to, co należy do Deli, bo przecież Deli planuje wziąć na takiego szybkiego wasala do zjedzenia. Czyli o, tego kawałek 800 punktów, część przekażę Korostanowi za chwilę, więc możemy go zakończyć, plus niech mi da jeszcze jakieś pieniądze. Tylko 250 punktów overextensji? Tak malutko? Powiem wam, że to naprawdę nie wygląda tragicznie. Zobaczcie, że tylko, nie wiem, w jakichś 10, no może 20 prowincjach dojdzie do buntów. Cała reszta zaraz nam zniknie. Atakujemy Malwę i tutaj, tak jak wspominałem, będę chciał ją na wasala wypuścić. Potem myślę, że Delhi też zrobimy na wasala i niech nam nawracają północne Indie, a południowe podbijemy. No, wojska Malwy raczej z nami szans nie mają, skoro przegrywają w górach dwójkowych. Jakoś mam gigantyczną przewagę w moralach. No, w sumie to nie aż taką dużą, no ale... Jednak zrobiło to swoje. No i zjadamy Malwę całą. 1000 punktów, masakra. No a tak jak mówiłem, tutaj będziemy ją od razu wypuszczali na wasala. Szkoda, że jednocześnie nie zmienię to w kod religii wasala, no ale trudno. Gdzie ona teraz jest wśród tych moich wszystkich poddanych? 61 prowincji dla Malwy. A ja lecę kolejną wojnę od razu z Delhi. Delhi znika i Delhi się pojawia jako nasz wasal. No trochę to komplikuje sprawę wśród naszych wasali, no ale trudno. I tak już zaczynamy zjadać. Dalej bierzemy się za Korostan, potem się weźmiemy za Warsangali. Jak widzicie, Tlemcen też już jest zjadany. Więc chwilowo przestajemy poprawiać te relacje, bierzemy kolejnego wasala, a ja ruszam na wojnę z Vajjangarem, czy jakkolwiek się wymawia, ten kanarkowy kraj. Oj. Jak widzicie, sporo punktów zaoszczędziłem, więc liczę na to, że tutaj dość szybko go najedziemy i zabierzemy sobie wszystko, co się da. Nadszedł czas na tego żółtego kanarka. Lecimy z koksem! Ej, czy on nie ma fortów żadnych, czy miał po prostu wyłączone? To będzie szybkie. No, ta armia jest nawet bitna w Vajjangaru. Daje nam radę. Chociaż mamy lekką przewagę w jakości wojska. Uwielbiam, jak Vajjangar podbija mi większość Indii. Dlaczego? A po pierwsze dlatego, że jest mało religii tego typu na świecie, więc nasza agresywna ekspansja praktycznie nie istnieje w danym regionie i możemy tutaj podbijać wszystko. Taki papież to przekoks! No akurat wiecie, był tutaj w bitwie, przez co prawie ją przegraliśmy, ale... W zasadzie cała wojna z Vajjangarem opiera się na tym, że ja tutaj wysyłam nasze wojska na forty w Indiach i je staram się jak najszybciej zdobyć. Stoję dość sporymi stakami mimo sporego attrition, no dlatego żeby bot się we mnie nie wbijał, on wtedy gdzieś tam ucieka do góry i zaczyna zajmować terytoria naszych wasali, coś w ten deseń. A pamiętajcie, że one warscore'owo liczą się o wiele mniej niż wasze bezpośrednie terytorie, bo na to ma wpływ też development, autonomia, czy ktoś jest wasalem. Dlatego jak wy zajmujecie forty, potem jak je zajmiecie, zrobicie carpet siege'a, to jest najlepszy możliwy sposób na podbijanie Vajjangaru. Czasem oczywiście trzeba będzie się cofnąć,
tak jak tutaj w tym wypadku mam wojska jeszcze również na północy i wyjmować sojuszników, gdzie zawsze bierzecie już White Peace'a, nie bierzecie pieniędzy, nie potrzebujecie ich, wam zależy na tym, żeby trus z krajami ościennymi był jak najkrótszy, żeby je podbić kolejny raz za 5 lat. I tak też tutaj będę robił. Większość fortów już padła, robię teraz Carpet Siege'a i za chwilę kończymy wojnę z Vidjiangarem. A tak mało mi brakuje, tutaj jest jedna prowincja, której nie wezmę, bo musiał zapłacić za to dość sporo warscore'a, więc zostaje tutaj tylko ten środeczek sobie. Jedyne 1406 punktów, żeby to wszystko skorować. Mało co agresywnej ekspansji. Część oczywiście tych prowincji zaraz przekażę Malwie w celu zredukowania jej tutaj dążeń niepodległościowych, więc to będzie zawsze na propsie. No i Malwa troszeczkę sobie urosła, a ja teraz tak robię klik. I prawie wszystko koruje. Prawie. Ups. No i w zasadzie wile. 20-25 lat. Większość Indii została przez nas podbita. Teraz trzeba te mniejsze kraje, które są na jedną wojnę, też tutaj dojeść. No i lecimy do Khmeru, górka. A ten będzie dosłownie jak Vidjiangar. Ma dokładnie tą samą liczbę warscore'a. Więc też padnie praktycznie na jedną wojnę większość prowincji. I okej. Chyba, że może gdzieś teraz tutaj trzeba zrobić ten zwrot.